Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Simsów. Tak, na dzisiaj plan odcinkowy jest taki, trochę szalony. Mianowicie chciałabym wprowadzić do naszej wesołej dwójki Benedykta, tak, ponieważ Kate się w nim zakochała, ale tak zakochała na stałe, że ma zamiar spędzić z nim całe życie i po prostu nie widzi poza nim nikogo innego. Więc postanowiła się oświadczyć, jakkolwiek to brzmi. No ale będzie to nieco trudne, bo w Simsach 1 wszystko jest trudne. Także musimy zrobić tak, żeby go zaprosić do domu i żeby on był w bardzo dobrym nastroju i musimy go mieć chyba 100 na 100, to by było dobrze, ale nie wiem, czy damy radę, zobaczymy. Jak to wyjdzie, tak, połóż na podłodze. Ale w sumie jest brudno. Tak, to moja wina. Okej, on ma strasznie z towarzystwem. No nie wiem, w każdym razie postaram się. Jeżeli dzisiaj nie wyjdzie, to będzie to w następnym odcinku. Ale będziemy do tego zmierzać wielkimi krokami. Więcej osób w domu, to więcej kasy. I poza tym będziemy mogli może zatroszczyć się o dziecko, ale to w jakiejś może dalszej przyszłości, bo to naprawdę naprawdę czekaj. Może zostaw to jedzenie na razie i weźcie, pogadajcie albo coś. Połaskocz. O kurde, pocałuj to nie. Plotkuj. No tak. On cię bardzo lubi. Ojeju, masz problem. Po przyjacielsku może się da. Zobaczymy. Musimy mu podratować trochę to towarzystwo. Bo on niestety teraz będzie spędzał w pracy większość dnia. Ja nie wiem, jak my mu zapewnimy kolejny awans. To będzie ciężkie. Wszystko to jest trudne, naprawdę. Momentami, żeby coś się udało, to po prostu masakra. Dobra, jeszcze raz ją przytul. Pogadajcie jeszcze trochę. Wow, jaki ty masz samochód. Koleś. Szaleństwo. Dobra, zaraz cię wyślę do pracy. Tylko jeszcze chwilę pogadajcie, proszę. Jeszcze trochę. Dobra, już. Bo się spóźnił zaraz. Okej, a ty, moja droga, i skorzystaj, wykąp się. Tak, za to masz rozrywkę do bani. Ani ty nie zdążyłeś zjeść. To może być problem. Dobra, mam nadzieję, że ten smok tutaj nic nie popsuje. Dobra, poczekajcie, no musimy zadzwonić do tego, ale nie wiem, czy on teraz nie będzie w pracy. Ale spróbujemy. Jak nie, to mam jeszcze plan, żeby dalej wykonywać nasze kochane zaklęcia, ale będziemy musieli zarobić znowu trochę magimonów, żeby móc to zrobić. No, co ty stoisz w łazience, jak ja się kąpię? Weź zabij te karaluchy. To znaczy, jak wyjdą z łazienki. Okej. Okay. Tak. To jest fascynujące. No jasne, wyjdź naga przed nią. Nie ma sprawy, to jak rodzina niemalże. Ale rozrywkę mamy do pani, ale może uda się naprawić z tym. Jej, ale ty masz dużo znajomych. Z Benedyktem zadzwoń, zaproś. Uda się, czy się nie uda? No to jest pytanie. Chyba jest w domu, bo on jest na niższym poziomie kariery, wydaje mi się. Wydawało mi się, że już nigdy nie zadzwonisz. No. To dobrze. Włącz telewizor.
I poczekaj na swojego wybranka. No przecież wiem, że ci brakuje rozrywki. Chociaż w sumie na komputerze byłoby szybciej. No ale cóż. Mam nadzieję, że on trafi do... O, przyniósł ciasteczko! Ciasteczka lubię, bo ciasteczka można zjeść. Nie, może wyłącz ten telewizor i... Dopiero wtedy. No, jakie to są... No tak, nie mamy... szafki. Okej. Okay. Zjemy na dworze. Jest taka ładna pogoda. Tak, gadaj do niego tyłem. W ogóle, lol. Co to ma być? No, ale poczęstuj się jeszcze, skoro przyniósł. Gteranie. To nie pełnia zbyt dużo głodu, ale fajnie wygląda. Fajne jedzenie. Dobrze, dobrze by było też, żebyśmy my byli w dobrym nastroju. Dobra, to był ostatni kawałek. O, on się poczęstował czymś innym. A nasz smok gada z Leroyem. Spoko. Porozmawiaj z nim, przytul, pocałuj, może. Będę musiała jeszcze kupić temu smokowi coś do jedzenia, bo mam tylko jedne przysmaki, jedną paczkę. Ale, no cóż. Bo, nie. O nie! Dobrze, wiem. Jezu, ta energia. Masakra! Człowieku! Mówię, to jest niestety bardzo trudne. Żeby on w nas się tak zakochał, tak amen, amen. Gdzie on jest? A, już nam spadło. Nie, może... Albo nie. Tak, jestem niezdecydowana. Bo komputer najlepiej zapełni. Potem jeszcze spróbujemy z nim pogadać. No ej! Spadaj! Dlaczego gderasz na moją przyjaciółkę? Wydaje się, tak. No, ta rozrywka, Boże. Tak, ślub na pewno nam wyjdzie. Wyłącz to może. A gdzie on poszedł? Mogę... Okej. Okay. Jej, czy mamy już na robota? Naszego, wspaniałego. Będę mogła zwolnić... całą resztę. Czekajcie. Gdzie jesteś, mój robociku? Gdzie to było, Boże? Elektronica? Yeah! 15 tysięcy! Dobra. Gdzie go wstawić? O, to jest pytanie. Nie mam miejsca. To jest problem. Problem natury technicznej. Może wstawiecie do pokoju ze smokiem. Tak średnio. Pasujesz, no ale... Nie, bo będę musiała naokoło latać. Też tak nie bardzo pasujesz. Czekajcie, rybki weźmiemy tu na przykład. A robocika tu. No, trochę średnio pasuje, no ale dobra. Najważniejsze, że mamy robota! Jej! Dobra, mogę zrezygnować z usług. Ogrodnika nie mieliśmy. Mieliśmy tylko... O, panią, co do nas przychodzi, kurczę. Jak z niej zrezygnować? Pizza, ogrodnik, straż pożarna, fachowiec, policja. No nie ma. O! Dobra, zostawmy to. Oskar. Nie, zostaw to. Zrób sobie jakiś normalny posiłek. Albo w sumie można...
bo jemu można było kazać, żeby zrobił posiłek. Więc jego włącz. A ty pogadaj z tym swoim. Nie pożegnaj. Flirtuj, słodkie słówka. Pozabawiaj i porozmawiaj. Okej. Włączył go. Jeszcze nic nie mogę zrobić. Już. O, podaj jedzenie. Dobra. A ty w tym czasie poglądasz telewizję. My się tu poprzytulamy. Może spróbujemy pocałować, chociaż nie wiem, czy się uda. I co, podał to jedzenie? Tak, tak wygląda nasz robocik. Fajny jest. Co on tu sprząta? Nie wiem. Ale miał podać jedzenie. No ja to muszę pilnować. Czy się udaje, czy się nie udaje? O Jezus! W rękę, faceta. Tak, wiem, jesteś zmęczona. On się chyba nie doczeka tego jedzenia. Coś mi się zdaje. Dobra. Wyłącz ten telewizor. Sam sobie coś zjedz. I potem pójdziesz spać. Będę pilnować mojego związku. Okej, jeszcze raz się przytul. Muśni wargami może. Nie wiem, ile z tego jeszcze wytrzyma. No kurde, czemu na końcu mapy się przytulać? Ja rozumiem, że z dala od Oskara i tak dalej. Dobra, nie, nie. Całusów. Dobra, poszedł do domu. Nie posunęliśmy się ani trochę do przodu, masakra jakaś. Aha, rozumiem, że się schował, świetnie. A gdzie mój posiłek? Co za wredota. Dobra, to ty skorzystaj. Też byś mogła coś zjeść, kurde. Ale ty nie masz w ogóle energii. Nie, nie śpi. Wstawaj. No okej, ale przyszedłeś do Oskara oznajmić mu, że już idziesz? Przecież on cię nie zapraszał. Dobra, zdążysz do łóżka? Zdążysz. No, już zostaw to. Może ta pokojówka już nie przyjdzie, skoro mamy robotę. Nie wiem. Dobra, śpijcie. Może jutro nie pójdzie do pracy i popracuje nad tymi umiejętnościami. No, naprawdę by się przydało. O, dobra. Szósta, wstajesz jak w zegarku normalnie. Skorzystaj, wykąp się. Chociaż w sumie na razie robota nie trzeba włączać. Zastanawiam się, zjedz, czy podaj. Dobra, daj mi podaj. I czego się możesz uczyć? Charyzma pójdzie ci szybko. Tu masz ćwicz przemówienia, dobra. Okej, ci jeszcze niech to wyśpi. O, też już wstała. Dobra, to ona poda śniadanie. W takim razie, a ty możesz nakarmić rybki. Jak tam smoczek, nie wiem. Musiałam mu dać coś potem. Nie wiem, czy jest głodny, czy nie. Trudno określić. Karmisz rybki? No, to dobrze.
Dobra, to włącz tego robota, tylko na wszelki wypadek. Kate skończy gotować. O, proszę bardzo. No zjedz. Daj mu smakołyk. I potem pójdziesz skorzystać i się wykąpać. Tak, wiem. Ale ty się uczysz charyzmy dzisiaj. Porozmawiacie sobie. Nie wiem, jak z tym Benedyktem wygląda. To będzie trudne, żeby go namówić. No, jakoś damy radę. No czemu nie dałaś mu smakołyka? Boże, co za kobieta z ciebie. Zostaw. Nie, nie jedziesz do pracy. Dzisiaj strajkujemy. No i znowu zniknęło. O, już chyba pojechał. Samochód. Rozrywka znowu spada. Dobra. Spróbujmy zadzwonić po tego Benedykta znowu. Tak, świetnie ci idzie. Porozmawiaj z lustrem. Miastowy Benedykt, zadzwoń, zaproś. I znowu musisz skorzystać z toalety. Czemu wcześniej tego nie zrobiłeś? Nie wiem, czy zdąży zjeść przed jego przyjściem, ale zobaczymy. Ach. Tam jakiś telefon. A! Benedykt! Nie wiem, czy zdążę wszystko na raz. Chyba nie. Czekoladki mi przyniósł tym razem. Najpierw ciasto, potem czekoladki. Czy on chce, żebym zgrubła? Tak, miałaś postawić... No, nieważne. Zostawmy czekoladki, zjedzmy coś porządnego. O, dobra, jeszcze jeden będzie potrzebował. Okej, okay, nie zmywaj. Przytul intymnie, romantycznie. Próbujmy go pocałować. Ale chrapie ten smok. Wow. Ty masz humor, mój drogi łaskarze. O, zakochuje się, proszę państwa. No tak, teraz się odkocha. Jesus, jakie to jest skomplikowane. Dlaczego ci się tym nie podoba? No, możemy zaproponować małżeństwo, ale teraz na pewno się nie zgodzi. Nie wiem, potańcz sobie. Bez muzyki, ale co tam. No nie! Nie chcę tańczyć. Co za człowiek. Dobra, pytajcie sobie. Może zapytam go, jak się czuje. O, a tu nie ma. Nie ma! No żartujesz. Smutno. Sto na 73, no kurczę. Zgódź się na coś. Mamy dwa razy namiętnie, bo cały. Nie. O, romantycznie się zgadza. Cały namiętnie. Nie. O, ja cię kręcę. To jest naprawdę trudne. Dobra, nie wiem, poglądajmy razem telewizję. Jak tam ci idzie? Nie wiem, jak skończyć. Humory mam całkiem dobre, z tym, że przydałoby mi się mieć 100 na 100.
jeszcze żeby on miał wszystkie potrzeby odpowiednio zapewnione i tak dalej, także nie wiem czy... O, mogę go namówić, dobra, pooglądajmy razem telewizję. Tak, on na kanapie, ja na krześle. Ej. He dao, he morał, titi. Mia, kumilał, kumilał. Dobra, zostaw, skorzystaj, włącz robota, wyłącz telewizję i przytulamy się dalej. Aha, on jest głodny. Może teraz się uda podać jedzenie. Co mu nie pasuje? Nie mam pojęcia. Przytul. O, jest! Podał. Tylko czemu w łazience? Dobra, nie pasuje mu coś. Może jest głodny. Nie, Oskar, co ty robisz? O. Dobra. To zjedz w takim razie. Ojeju. Wyglądasz masakrycznie. Tak, wszyscy teraz będziemy jeść w łazience. To jest świetny pomysł. Świetny plan. Jezus, co to za impreza w łazience? Ludzie. Czy wy nie czujecie, że coś jest nie tak? Depcz jeszcze po tym jedzeniu, Benedykcie. Gratulacje! Możesz wyjść z tej łazienki? Dziękuję. Dobra, stój. Oh my gosh. Przytul. Nie wiem, potem... O tak, świetnie. Komputer jest włączony. No, czemu? O co ci chodzi? Brakuje ci towarzystwa, więc o co chodzi? Połaskocz. Przytul. Niestety zbyt dużo Oskar się nie nauczył przez ten jeden dzień, ale musi jutro iść do pracy, bo będą kłopoty. Łaskotki się zgodził. Na przytulenie się zgodził. Praktycznie. Namiętnie. Jedno i drugie. No, ona ma całkiem dobry humor. Ten ma trochę gorzej. Ale niewiele gorzej. Nie jest tak źle. O, o! Udało się. Poczekajcie, może się uda. Wow! Co to jest? Szaleństwo! Dobra, czekajcie, proszę zobaczyć, czy się uda, czy nie. Uda się, czy się nie uda. Trzymajcie kciuki! Jest! Udało się! Udało się! Zgodził się! I jeszcze... Oh, kasa oczywiście poszła na ślub. 170. Tak, śluby w Simsach wyglądają mniej więcej w ten sposób. Niestety innych nie da się zrobić. Robi się zdjęcie automatycznie do albumu. I tak, rodzina wzbogaciła się o nowego domownika, a przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, także straciliśmy jakby przyjaciela jednego. Nie wiem, czy on miał jakiś w ogóle przyjaciół, więc zobaczymy. No jak na tym wyjdziemy, ale tak, udało się, Benedykt jest z nami i jest zmęczony. Tak. Ale przynajmniej się zgodził. Ciekawe, jaki miał humor. Nie, całkiem... Jeszcze trochę i pewnie by się nie zgodził. Wow! Ile żeśmy zarobili na tym! Oj, będziemy budować piętro, moi drodzy, chyba. Przynajmniej do następnego odcinka. Okej, okay, czekajcie. Musimy zobaczyć, tak, zainteresowania. Czym się interesujesz? Lata 60., podróże, polityka... przyjęcia, moda, ćwiczenia, oczywiście. Moda. To jest dziwne. Hollywood. O, to jest dobre. Może zrobimy z niego gwiazdę, co? Chociaż nie wiem, czego garnę tyle rzeczy naraz. Romanse, oczywiście.
A ty za to, ale ty też się interesujesz latami 60. Modą też. Za to romanse nie. Dobra. Jeszcze zobaczymy jego osobowość. No, całkiem dobrą ma. Porządny jest. Introwertyk. Usposobienie stateczne. Nastawienie zgodność. Ogólnie taki normalny facet. To dobrze. O, on ma 100 na 100. Aha, on jest administratorem strony sieciowej, a ten? Aha, przedsiębiorcą, dobra. Jemu w ogóle bym chciała właśnie zmienić pracę, bo po co nam dwie takie same roboty? To by było trochę bez sensu. Dostawiać te same awanse i tak dalej. Ale widzę, że on ma przyjaciółkę, Kamillę Miastowy, więc w sumie się wzbogaciliśmy jeszcze, czyli nie straciliśmy tak jakby przyjaciela. Z tym, że będziemy musieli teraz to podtrzymywać, to będzie problem. Okej, okay, obejrzeliśmy wszystko chyba tak. O kurczę, musimy wziąć rachunki. Ja jemu potem zmienię chyba ciuchy na jakieś inne. Chociaż nie jest źle, nie wygląda tragicznie. Przydałoby się łóżko. Tak, i ktoś nie wyłączył komputera znowu. Przydałoby się łóżko. To jest jak to zorganizować? Dobra, czekajcie. Co tu... Aha, to jest pewnie wejście do łazienki. Można by to wejście do łazienki zlikwidować. Poczekajcie. Tu w ogóle jest przejście do łazienki takie jak łuk. What the fuck? A to też jest łuk? Nie, drzwi, to dobra. Masakra, nawet tego nie widziałam wcześniej. Dobra. To przestawimy tu. To sprzedamy i damy im takie łóżko podwójne oczywiście. O! Mamy tu sercowe łóżko, w którym można tamtego. Wow, to jest ekstra. O, to jest fajne, to jest z zimowego klimatu. O właśnie, jako że ten Kate wzięła ślub, to możemy wybrać się w podróż poślubną. I może właśnie w takie zimniejsze klimaty tym razem. Łóżko, treno i ten, ale to jest pojedyncze. Tu mam jeszcze podwójne. Napoleon, no to jest całkiem dobre. 8, 9, wow. Tu 8, 8. 7, 8. To by pasowało nam do mebli, ale jest słabe. Ja bym wzięła to. O, to daje energię 10, ale to jest za 3000? To jest najlepsze. Za 5000. Nie, dobra, weźmiemy to. Nie będziemy aż tak szaleć. Problem w tym, że oni się to za nie za bardzo przecisną, chyba. Przepraszam, że w ogóle robię to tak na nagraniu, ale w sumie nie ma sensu, żeby to. Czekajcie. I tak będę to pewnie potem poprawiać czy coś. Największy problem ze ścianami jest taki, że trzeba ich szukać ręcznie. To jest irytujące. Przynajmniej zobaczycie, jak to wygląda, jak ja robię takie rzeczy zazwyczaj. Nie ma tu zakraplacza, no to mnie denerwuje strasznie. Dobra. A teraz jeszcze ściany tutaj. Co to są za ściany? Jakieś takie niebieskie. Taka niebieska farba. To musi być coś taniego. To jest to? Nie zupełnie. Jest trochę jaśniejsze, ale dobra, zostawimy to. Chociaż wygląda trochę dziwnie. Może dam wam to? O, to wygląda fajnie. Okej. Okay. Teraz... Aha, jeszcze podłoga by się przydała, tak. Dywan, dywan. Dobra. I łóżko. Usuniemy.
Tak, wszyscy będą spali w tym samym pokoju, wiem, to jest dziwne, ale ja to zmienię potem. Dobudujemy może drugie piętro, czy coś takiego, żeby ich tu usadzić wszystkich. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, Oskar, co ty robiłeś? Grałeś na komputerze, to pograj jeszcze. Weź udział w weselu. Tak, ty możesz pocałować swojego małżonka nowego. Szkoda, że nie jest to zaznaczone w żaden sposób tutaj. Tylko, że jest miłość między nimi i trzeba o to dbać, bo inaczej się ten... dobra, nie wiem, sprzątnij, niech on posprząta. Okej, co teraz będziemy robić, kurczę, nie wiem. On jest głodny w ogóle, więc niech sobie zje jeszcze. Nie wiem, jakiej pracy mu będziemy szukać, jeszcze się zastanowię. A potem może w sumie iść spać. Ty możesz się wykąpać, albo wejdź do bąbelka. Nie, Benedykt, nie sprzątaj, serwo posprząta. I w sumie nie było tej pani sprzątaczki, prawda? Tak, okej, okay, dobra. Sama się wyłączyła. O nie, i teraz się zablokują. Dobra. Aha, no tak, zapomniałam, że serwo ma tą wspaniałą możliwość teleportacji. Ty już się tam narozrywkowałeś, jeszcze nie. Tak, my się odprężamy. Ale ładnie, żeśmy zarobili na tym ślubie. No, idziesz spać? Benedykt. Nie, nie sądziłam, że to się nam uda w tym odcinku, szczerze mówiąc, bo... o, musimy kupić piżamę. Żeby to się udało, to naprawdę często kombinowałam, także... Masakra. Aha, teraz mu będzie przeszkadzał to. Dobra, to wyłącz. Wyłącz. A ty śpi. W sumie też jesteś zmęczony, więc w sumie możesz iść spać. Tak, ten robot dziwne dźwięki wydaje. Czasami mi się wydaje, jakby śpiewał. Okej. Dobra. Ty już się nie denerwuj, tylko idź spać. A właściwie nie, my nie pójdziemy spać, tylko jeszcze zaszalejemy z panem tutaj Jeanem. Żeśmy go nie uruchamiali. Może dostaniemy coś z okazji ślubu. A, te czekoladki. One się potem zepsują, trudno. To ciekawie wygląda. A, dobra. O nie. To nie jest zbyt dobre. Dobra, przyjaciele, powiedzmy. Ale jak się coś popsuje, to... Nie ściel mi łóżka, ja zaraz idę spać. Serwo, daj spokój. Wow, zaklęcie podziałało. Wygląda na to, że ktoś właśnie cię polubił. O, Anna. Okej, okay, 60. Ale dobra, weź się pożegnaj. Jutro musimy, znaczy następnego dnia ogólnie byśmy musieli, a to w następnym odcinku może popracujemy nad tymi relacjami z naszymi przyjaciółmi, bo wygląda to tragicznie. I idź spać. Jezu, jak oni trafią. Dobra. Niech oni pośpią, może jeszcze jeden dzień nagramy. Spróbujemy z tymi zaklęciami coś tam porobić. Czy my mamy miód? Nie. Będziemy musieli zrobić. Dobra. Bo do jednego zaklęcia nam potrzeba. Zobaczymy, które wykonamy. O, dobra. Wszyscy wstają. Dobrze. Kto pierwszy korzysta z łazienki? Ty, bo ty idziesz do pracy.
Chociaż nie potrzebujesz za bardzo. Możesz skorzystać. Albo nie. Ty zrobisz śniadanie. Kto bardziej potrzebuje, ty. Skorzystaj, wykąp się. A Kate może nakarmić rybki, na przykład. Za ten czas. O, pierwsza noc wspólna razem. Jakie to miłe. Okej. Okay. To przyspieszymy te ich działania. No, Benedykt! Czemu nie korzystasz z łazienki? Co ci nie pasuje? Jeju, masakra. Dobra. Muszę go tu przypilnować. Widzę, że ma problem. Nie od korzystania z mojej łazienki. Coś ci się nie podoba w mojej łazience? Jest dobra. Właśnie, a nie mieliśmy jakichś rachunków odebrać? Czy coś? Jezus Maria. Dobra, ty idziesz parę łazienki. Nie, zostaw. Włączysz sobie serwa, potem skorzystasz, jak on wyjdzie z tej łazienki. Nie, no zostaw. O tak, teraz jemu przeszkodzi. Oh my gosh. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Się nam będą kłócić między sobą. Jedna łazienka to problem. Ile mamy zapłacić? Dobra, 500, nie jest tak źle. Skorzystasz? O, skorzystasz, dobra. Ty sobie zjesz, a potem możesz pograć tutaj. Aha, a ty musisz też do łazienki. Nie wiem, graj sobie na razie. Okej, okay, idź do pracy, bo zaraz ją stracisz. A ty masz na którą? A na 18, bo tu w nocy pracujesz. Zostaw. Dobra, rozrywkę masz. My musimy popracować nad Magimonami. Więc wybieramy się. A nie, musimy skoczyć do dziury, dobra. Skocz do dziury! Tak. Zarobimy trochę Magimonów. Bo musimy mieć do następnego zaklęcia piasek czasu. On jest chyba do kupienia, aczkolwiek nie pamiętam, więc zobaczymy. A tu musimy znowu lecieć, bo techniki nie podwyższyłam, więc wyszło jak wyszło. Ale przy okazji tutaj jest chyba wampirzyca, więc w sumie możemy od niej wziąć. Chociaż nie. Bo do następnego zaklęcia jest nam potrzebny czosnek, a czosnek jest dostaniemy za wymianę za pszczeli wosk. Nie wiem, czy mamy pszczeli wosk. O, mamy. Wow, dobra, to możemy się wymienić przy okazji, ale najpierw pokaż sztuczkę. Że idź, zarabiaj i nie marudź. Kilka razy to musimy poklikać, że zarobiła dużo. No. Ale im się podoba, ładnie klaskają. Podoba mi się, jak Simy się tak cieszą. Tak dziwnie klaskają, tak przed siebie jakoś. Dobra, już starczy. No, w sumie niepotrzebnie skreśliłam, ale okej. Okay. Zarobiłaś 165, dobra, nieźle. Wampirzyca Wika, wymienię się. Aha, i przy okazji musimy kupić te smakołyki. Więc kup
smakołyki. Tyle może za dwa. Tak, potrzebuję wosku wyrabianego przez pszczoły. Mam mnóstwo czosnku, którego nie potrzebuję. Chcesz się wymienić? Tak. Dobrze, i tak nie chciałem... Nie chciałem, okej. Okay. Trzymać to całego tego czosnku. Wiesz, to trochę działało mi na nerwy. No, w końcu wampir. Nie? Tak, wiem, jesteś zmęczona i ogólnie w złym humorze i w ogóle do bani. Teraz się muszę zastanowić. Pszczeli wosk możemy sobie sami wyrobić. A miód sami i jeszcze po drobuchy, ale to możemy kupić u tego gościa. Zdaje się. Tak, po drobuchy. U niego nie ma piasku czasu, nie. Musimy lecieć przez dziurę. W inne miejsce. Proszę bardzo. No, kupuj. Tak, wiem, jesteś zmęczony. Masakra, już jest na czerwonym. No, wskakuj. Uhuhu! teraz tu. I ta wróżka powinna mieć piasek czasu. Nie wiem. Tak mi się wydaje, że powinna mieć. Kup. Jest piasek czasu. Dobra, nawet nie drogi. Więc weźmiemy. I w sumie mamy wszystko. Musimy zrobić tylko miód i pszczeli wosk. I możemy wracać do domu. Oczywiście będziemy musieli ją jeszcze podreperować nastrojowo. Ale... Jak ten piasek czasu wygląda? Aha, tak. To jest śmieszne, jako taka łopatka, znaczy wiaderko z łopatką i z piaskiem, jak z piaskownicy. Jak zabawka dla dzieci. dobra, jesteś w strasznym stanie, moja droga. Więc teraz tak, pijesz kawę. Jak tam Benedykt z rozrywką? Dobra. To mój drogi, co ty możesz robić? Może ty wyrobisz dla mnie... A nie, nie można tak chyba, bo nie można przekazać. Chociaż można dać prezent czy coś takiego. Co ty możesz robić? Trzeba ci znaleźć pracę. Wiesz co? Poszukaj pracy tutaj. Zobaczymy, czy jest coś ciekawego. A Kate cię tu... Tak, masz szukać muzyka. Muzyczne dla ulicznych graj. Tak średnio. W przemyśle rozrywkowym. I jeszcze trzecia powinna być. No albo możemy z niego zrobić gwiazdę. Chociaż, nie wiem, to będzie trudne. A obi boka dla pomocnika golfisty? Nie. Dobra. To weź się... Nie wiem. Naucz się gotowania. Bo to jest przydatna umiejętność. Włączyłeś ten komputer? Dobra. To jest przydatna umiejętność. Się przydam. Tak, wiem. I weź ten talerz, zanim się zepsuje całkowicie. Jej! On się będzie szybko uczył. Dobra, zostaw. Włącz tego robota. Czemu on nie sprząta? Masakra. Dobra, jesteś w kiepskim stanie, ale... Właściwie chyba nie. Musisz wejść do bąbelka. Korzystaj i będziemy mogli wyrabiać... No, to jest miód, nie? Tak, bo to pszczeli woski tak będzie stało. Tak, wiem, co godzina. A jak w jakim jest stanie? A daleko mu do trzeciego punktu? No trochę. Dobra, to weź... skorzystaj... Ja wiem, przegryź coś. Razy trzy. Nie ufam ci z tym gotowaniem jeszcze, mój drogi. Oh my god, że jeszcze takim starym tym samochodem jeździ. Dobra. A już jakoś sobie poradzisz.
Dodaj do wyposażenia i jeszcze raz, żeby mieć... No przecież już pojechałeś. O co ci chodzi? Okej, dźwięk się zaciął chyba. Bo ciągle słyszę to huczenie samochodu. Masakra. Ja nie mogę. Czemu ta gra jest taka niedobra dla mnie? Trudno, musimy to jakoś wytrzymać. O, chyba się skończyło. Dobra, dodaj do wyposażenia. Tak, potrzebowaliśmy pszczeli wosk razy dwa, jeden miód, piasek czasu, czosnek i podropuchy. Dobra, mamy wszystko, więc zrobimy najpierw zaklęcie. Tak, czyli dodaj pszczeli wosk razy dwa i piasek czasu. Okej. Tak, wiem, jest późno, jesteś zmęczona. O, Oskar przyszedł, dobra. To Oskar, co ty możesz zrobić? Możesz się jeszcze poduczyć tej charyzmy trochę może. Zobaczymy. Stwórz zaklęcie. O, jaki niebieski kryształek. Ciekawa jestem, co to jest. Wyjście ze skóry! Udało ci się odkryć nowe zaklęcie. Dobrze, poczytamy. W ogóle możemy rzucać te czyste talerze, a ciągle o tym zapominam. A, dobra, co to jest za zaklęcie? A, dopadły cię duchy? No cóż, pewnie szybko nie odejdą. Jeśli tak, to jak powiadają, gdy nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich. Wyskocz ze swojej skóry prosto do wesołego świata, gdzie ściany nie mają znaczenia, a przerażająco głupi simowie mogą się bawić na całego. Uważaj, by nie rzucić tego zaklęcia w blasku słońca, ani nie pomylić słów inkantacji, bo nikt nie wie, co się może stać, jeśli każesz zaklęciu stworzyć zielone ludki zrzucające swoją skórę. Żałot. Masakra, nie chcę tego używać. To jest jak przejście Sima na drugą stronę. Bez sensu. Bo co mi takie zaklęcie? Nie podoba mi się ono, szczerze mówiąc. Ani trochę, ale cóż, dobra. Jeszcze mamy zaklęcie na różdżkę, więc zróbmy to. Dodaj miód, dodaj czosnek i dodaj podropuchy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, świetnie. Oskar zdobył punkt charyzmy. Dobra, więc wykąp się i... Nie wiem, czy coś jeść. Nie, idź spać od razu. Nie to. Ładuj różdżkę. Tak, wiem. Hej! I co? Śmieszek! Udało ci się odkryć na zaklęcie. To będzie chyba poprawiało humor albo coś takiego. Ile tego mamy? Dwa. Dobra, gdzie to jest? Tu. Spraw, by na twarzach twoich simów pojawił się uśmiech, a jeszcze lepiej nad ich głowami. Zaklęcie śmieszka zostało zaprojektowane do wytworzenia subtelnego efektu, normalnie osiąganego, gdy para simów dociera do takiego punktu w swoim związku, kiedy zaczynają uważać się za przyjaciół. Uważaj jednak, by ostrożnie manipulować zaklęciem, bo ten nieprzyjemny grymas może zostać z tobą na dłużej. Czy to pomaga w zdobywaniu przyjaciół? Czy tylko poprawia humor, bo szczerze mówiąc nie rozumiem za bardzo. Mogę na samą siebie? Nie. Gdzie jesteś, Oskar? Tu. Ciekawe. Dobra. Ale to już zostawimy. Trudno, głodna, pójdziesz spać, nieważne. Ta. Oczywiście, obudź się. Obudź się, wstawaj. Idź spać do łóżka. Dobra, ty już masz... No, ty dopiero o drugiej w nocy. Okej, będziemy kończyć już ten przedługi odcinek. Nie.
O nie, odchodzi. No cóż, nie nadaje się na opiekunkę, niestety. O, biedny smoczek. No dlatego właśnie nie chciałam mieć zwierząt ani nic, bo po prostu jest strasznie kłopotliwe zajmowanie się nimi. No, zwłaszcza, że Simowie, widzicie, każdy z nich czegoś potrzebuje, trzeba się zająć nimi. Kiedy mam mieć czas jeszcze na smoka? Nie wiem. Tutaj pewnie powstanie coś innego. Może w ogóle przebuduję ten domek. Też nie mam tak dużo kasy znowu, żeby przebudowywać tutaj każde pomieszczenie. Więc zobaczymy jeszcze, co z tym uda mi się zrobić. A tutaj już bym naprawdę kończyła, bo już strasznie długo to trwa. Przepraszam Was, po prostu się rozegrałam, jak zwykle. No cóż, myślę, że nie wiem, następnym razem może pojedziemy właśnie tą podróż poślubną z Benedyktem, chociaż nie wiem, czy Oskar się z nami nie zabierze, bo jest w naszej rodzinie. Niestety nie można wybrać sobie, kto pojedzie. No ale Oskarowi w sumie też należą się wakacje, więc czemu nie? No i jeszcze muszę pomyśleć, co zrobić z jego pracą, kim żeby został. Jeśli chcecie, możecie podać własne propozycje, ja spróbuję je rozpatrzyć i zobaczę. Może wpadniecie na jakiś fajny, ciekawy pomysł, który tutaj można zastosować. No. A tak to by było już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Retro Simsów. Pa, pa!